sobie pomyślałem, że właściwie istota naszej pracy to nie są jakieś spektakularne osiągnięcia, jakieś błyszczenie, tylko taka ciężka, codzienna praca, przesiadywanie w komisjach sejmowych, w różnych innych gremiach, praca nad projektami nowego prawa gospodarczego, promocja i tak dalej, i tak dalej. To robimy na co dzień wraz z naszymi pracownikami. To się robi również w naszych izbach i organizacjach członkowskich. Czyli właśnie raczej tak podsumował nasze dwudziestolecie, że to było dwudziestolecie żmudnej, ciężkiej pracy. Ale efekty tej pracy są znaczące. Myślę, że Krajowa Izba Gospodarcza pomogła nie tylko swoim członkom, ponieważ nasza zasada naszego działania jest taka, że pomagamy wszystkim przedsiębiorcom, którzy takiej pomocy oczekują. To 20 lat, w ciągu 200 lat kojarzy się z faktem, że w ciągu ostatnich 200 lat dopiero drugie 20 lat żyjemy w wolnej Polsce. Odzyskaliśmy wolność, niepodległość i zdajemy teraz egzamin z umiejętności zagospodarowania tej wolności. Myślę, że dla wszystkich jest oczywiste, iż udział w odzyskaniu tej wolności miał na pewno wyrok solidarności. Myślę, że Kościoły odegrały tutaj olbrzymią rolę. Ale dzisiaj chciałbym podkreślić, że by tak spojrzeć chłodno na to mijające dwudziestolecie, to przecież olbrzymie dokonania dotyczą naszej gospodarki, dotyczą przedsiębiorczości, dotyczą przedsiębiorców. Złoty parasol Krajowej Izby Gospodarczej dla przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, pana premiera profesora Jerzego Buzka, za wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, dwudziestoletnią aktywną współpracę z samorządem gospodarczym oraz dążenie do umacniania polskiej gospodarki, w tym za przeprowadzenie kluczowych reform. Nasz zamek, miejsce nieomal święte dla Polaków. Pewnie na sali już niewielu pamięta, jak on wyglądał na przełomie lat 60. i 70. Były jednak mury, coś było. Widać, wszystko się da podnieść z ruiny. Myślałem o tym, jak myślałem o tych 20 latach i o roku 1990 i naszej gospodarce. To taka różnica, jak pomiędzy dzisiaj a wtedy, jak pomiędzy tym pałacem dzisiaj, a pałacem wtedy, 40 lat temu. I to jest wasza zasługa. Gdyby tak szło dalej przez następne 20 lat, czego wam życzę, a wszystkim nam wszystkim życzę, to za następne 20 lat będziemy absolutnie w czołówce krajów europejskich. Nie będą nam przesyłali funduszy strukturalnych. To dobrze, bo będziemy należeli do najbogatszych. Sam obchodzicie Państwo 200-lecie samorządu gospodarczego w Polsce. 20-lecie funkcjonowania samorządu gospodarczego w Polsce niepodległej demokratycznej po przełomie 89 roku. Te 200 lat temu warto też prześledzić, co to oznacza. To jest czas funkcjonowania Księstwa Warszawskiego. A więc także ten moment, który na krótko młodo się przerwało po wojnach napoleońskich, po wkroczeniu wojsk rosyjskich na te tereny, na krótko Polska znalazła się w ramach projektu zachodnioeuropejskiego. To wtedy ktoś wymyślił, ktoś zbudował podstawy tradycji samorządu gospodarczego w Polsce. I jest jeszcze jeden powód, dla którego Polska ma prawdopodobnie drugi raz na 1000 lat szansę dogonienia krajów najszybciej się rozwijającego Europy. To jest poziom, to jest ilość, procentowy udział ludzi młodych, a także, proszę Państwa, wynika to z wszystkich badań odważnych, skłonnych do ryzykowania, skłonnych do odważnych decyzji.